Niedawno zakończyło się spotkanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysem. Ze mną jest starosta powiatu wrocławskiego, pan Roman Potocki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam telewidzów w telewizji Echo 24. Panie starosto, co udało się ustalić na tym spotkaniu? Rzeczywiście przed momentem zakończyło się posiedzenie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, w którym uczestniczyły właściwie cztery dzisiaj najważniejsze osoby, czyli komendant miejski policji, straży pożarnej, szef zarządzania kryzysowego powiatu wrocławskiego oraz powiatowy lekarz sanitarny, czyli Paweł Wróblewski. Będziemy takie konferencje organizować właściwie co dwa dni, bo bardzo mnie interesuje, jak mieszkańców sytuacja dzisiaj na terenie powiatu wrocławskiego, a w związku z tym, że panowie właściwie odpowiadają za miasto, za powiat wrocławski, a dużo się w tej chwili dzieje, dlatego też przyjęliśmy taką formę wideokonferencji, bo to jest prostszy sposób i łatwiej się skomunikować i można tak jakby w ten sposób więcej takich spotkań przeprowadzić. Co udało się ustalić? Jakie wnioski po tym spotkaniu? Znaczy, proszę Państwa, głównym tematem to oczywiście koronawirus i zagrożenia dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. Na tej wideokonferencji ustaliliśmy, że właściwie, i to dzisiaj dalej potwierdzam, wczoraj też mówiłem o tym, że dzisiaj powiat wrocławski jest wolny od koronawirusa. Nie mamy dzisiaj żadnego przypadku, który byłby potwierdzony. Dzisiaj w kwarantannie domowej, to są też dane sprzed właściwie 15 minut, dzisiaj w kwarantannie domowej mamy 8 osób, które są opieką kwarantanną są po prostu w tej kwarantannie. Nie mamy danych dotyczących tej kwarantanny turystycznej, rządowej. To muszę też powiedzieć, co to jest takiego ta kwarantanna rządowa. To są wszystkie te osoby, które wracają z zagranicy, czyli osoby, które przekroczyły granicę. To są osoby, które wracają do kraju. W związku z tym one tak jakby obligatoryjnie powinny przez 2 tygodnie pozostać w domu i być w tej kwarantannie, żeby sprawdzić, czy są zarażone czy nie, bo tak jak powtarzam, właściwie dzisiaj nie widzimy tych zagrożeń, bo ten koronawirus jest niewidoczny, w związku z tym nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy dana osoba jest zarażona czy nie, w związku z tym dopiero po kilku dniach, jak zaczynają się pokazywać pierwsze objawy zarażenia koronawirusem, wtedy dopiero osoby udają się do lekarza, w związku z tym przez ten okres tego niewidocznego koronawirusa te osoby mogą po prostu zarażać i żeby takie osoby jak najszybciej odizolować, są po to te kwarantanny dwutygodniowe dla osób, szczególnie tych, które wróciły z zagranicy. Jakie działania powiat wrocławski podjął od początku, kiedy wiadomo było, że koronawirus jest już dużym zagrożeniem? Proszę Państwa, my właściwie mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, od 3 tygodni już zajmujemy się tym tematem bardzo poważnie. Jako powiat wrocławski podjęliśmy wiele działań, wiele ważnych działań dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. Właściwie od początku marca już są te działania podejmowane. Pierwsze działania, które po konsultacji z powiatowym lekarzem sanitarnym podjęliśmy, to między innymi to, w jaki sposób zabezpieczyć się w tej pierwszej fazie przed zarażeniem tym koronawirusem. W związku z tym pierwsze informacje, które się u nas ukazały na początku marca, to między innymi tablice informacyjne, jak myć ręce, jakie są objawy koronawirusa, gdzie należy się zgłaszać w momencie podejrzeń u siebie koronawirusa. Te wszystkie działania żeśmy zrobili, to po konsultacji z lekarzem powiatowym. Kolejne ważne działania, które my jako powiat wrocławski zrobili, ja będę tylko mówił o tych najważniejszych, o tych największych, bo właściwie codziennie podejmujemy jakieś działania. Odbyło się też duże posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego z udziałem przedstawicieli gmin, 9 gmin powiatu wrocławskiego, z komendantem miejskim policji, straży pożarnej, z przedstawicielami 9 gmin oraz również z lekarzem powiatowym, bo on jest tutaj kluczową tak jakby postacią przy informowaniu nas o zagrożeniach. Kolejne ważne wydarzenie, które miało miejsce, no to między innymi nadzwyczajny konwent starostów dolnośląskich, który tutaj w piątek miał posiedzenie z udziałem pana wojewody, wicewojewody, wojewódzkiego inspektora sanitarnego, policją wrocławską, strażą pożarną oraz kuratorem, bo tutaj
dzisiaj też mówimy o placówkach oświatowych, o wyłączeniu tych placówek oświatowych, o tej młodzieży, która pozostaje w domach. Następnie nasi dyrektorzy szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wrocławskiego skorzystali z obecności pana kuratora. Odbyło się też spotkanie dyrektorów placówek oświatowych z terenu powiatu wrocławskiego z panem kuratorem oraz powiatowym lekarzem sanitarnym na temat co i jakie działania powinniśmy podjąć w placówkach oświatowych. Te wszystkie kwestie zostały wyjaśnione. Odbyło się również spotkanie ścisłego zespołu zarządzającego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu. To wszystko się odbywało w piątek w celu przedyskutowania sytuacji, z jaką się spotkamy w poniedziałek, bo tak naprawdę nikt z nas nie wiedział, jaka sytuacja nas spotka w poniedziałek. Przypomnę, że od poniedziałku wchodziły przepisy o kwarantannach, wchodziły też przepisy z marca tego roku, które zakładały, że wszystkie te osoby, które mają dzieci poniżej 8 roku życia, mogą wziąć urlop. W związku z tym też nie wiedzieliśmy, jak ta sytuacja będzie wyglądała, więc odpowiednio musieliśmy przygotować starostwo powiatowe na tą sytuację. No i rzeczywiście wczorajszy dzień, czyli poniedziałek, 16 marca, jak Państwo wiecie, przez wczorajszy dzień przyjmowaliśmy w sposób ograniczony petentów, czyli w holu głównym starostwa powiatowego przyjmowaliśmy klientów, zabezpieczając odpowiednio pracowników, więc właściwie sprawy, które wczoraj do nas wpływały, to głównie sprawy związane z komunikacją, bo tych spraw jest najwięcej. I o ile dziennie notujemy około 500-600 spraw, które załatwiamy w starostwie powiatowym, to wczoraj liczba osób, które nas odwiedziły, to było 150 osób, tak zgodnie ze statystykami. Po wczorajszych kolejnych konsultacjach, rozmowach z dyrektorami, rozmowach z pracownikami, od dnia dzisiejszego zdecydowałem się zupełnie zamknąć starostwo powiatowe dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. Daliśmy na stronę, we wszystkich mediach społecznościowych są adresy, teleadresy do pracowników, są telefony. Można wszystkie te sprawy urzędowe, które są załatwiane na co dzień w okienku, można załatwić je bądź przez e-urząd, bądź wysyłając pocztą wszystkie te informacje, wszystkie wnioski, które mieszkańcy chcą załatwić. Są podane na naszej stronie też telefony do poszczególnych wydziałów. Można zatelefonować, dowiedzieć się, jak daną sprawę załatwić. I tutaj ważna informacja i też taki apel do mieszkańców. Nie obawiajcie się Państwo, wszystkie terminy zostaną poprzesuwane i właściwie tutaj gro mieszkańców, którzy przychodzili wczoraj, między innymi mówili o tym, że boją się kar finansowych. Ja myślę, że w tej sytuacji nikt nie będzie Państwu naliczał kar finansowych, dlatego też i uspokajam mieszkańców powiatu wrocławskiego. No i proszę Państwa, dzisiejsza telekonferencja, o której mówiliśmy, dzisiaj rozmawialiśmy na temat sytuacji na dzień dzisiejszy, na tą godzinę na terenie powiatu wrocławskiego. Tak jak już powiedziałem, dzisiaj potwierdzonych 8 kwarantann domowych na terenie powiatu wrocławskiego. Odpukać nie mamy dzisiaj żadnych zagrożeń koronawirusem. W związku z tym tyle na ten czas. Jak radzą sobie poszczególne gminy, jeżeli chodzi o te działania i o pracę urzędów? No dzisiaj rzeczywiście odebrałem dziesiątki telefonów od wójtów, burmistrzów, nie tylko, ale od starostów z Dolnego Śląska, bo też jako przewodniczący Konwentu Starostów Dolnośląskich starostowie mnie pytają o różne rozwiązania. Ja też próbuję im w jakiś sposób w miarę możliwości pomagać, więc tych przypadków jest wiele. W jednym z powiatów jest człowiek, który od wczoraj mieszka w samochodzie, bo na granicy wrócił z zagranicy, podał adres domowy, ale jak później przyjechał do domu, okazało się, że tam jest starsza matka 85-letnia i żeby jej nie zarazić, po prostu nie wszedł do tego domu i tam sprawa jest cały czas w toku, jest załatwiana. Jest bardzo duży problem w Zgorzelcu, bardzo duży problem jest w szpitalu w Bolesławcu. O tym mi wszystkim starostowie mnie informują o tym. Próbuję im w jakimś stopniu pomóc, tak? Ale tutaj, że tak powiem, wspieramy się nawzajem jako starostowie i myślę, że w jakiś stopniu uda nam się na terenie powiatów dolnośląskich uchronić przed tym koronawirusem. Jak wygląda sytuacja ośrodków specjalnych, jeżeli chodzi o nauczanie? Bo wiemy, że szkoły są pozamykane, natomiast
jeżeli chodzi o te ośrodki, to tutaj ta specustawa nie do końca obowiązuje, ale jest możliwość, którą można wykorzystać dyrektor placówki. Jak to wygląda? Znaczy rzeczywiście na terenie powiatu mamy 3 takie placówki, w Wierzbicach, w Kątach Wrocławskich i w Sobótce. Najgorsza sytuacja i najtrudniejsza sytuacja była i jest w Sobótce, bo tam mamy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, czyli tam przebywają dziewczyny, które często miały konflikt z prawem i obawiałem się wypuszczać te dziewczyny, bo wiem często, że to są dziewczyny z trudnych rodzin. W związku z tym wypuszczenie ich z ośrodka mogło spowodować dodatkowe problemy dla powiatu wrocławskiego i dla dyrektora. W związku z tym podjąłem taką decyzję, że ośrodek ten będzie jednak zamknięty. Dziewczyny przebywają na miejscu, nie dostały tak zwanych przepustek, w związku z tym organizujemy im zajęcia i one po prostu w tych ośrodkach przebywają. Urząd jest zamknięty dla klientów, ale warto podkreślić, że nadal pracuje i działa, więc nie ma raczej obaw do tego, że sprawy nie zostaną pozałatwiane. Proszę Państwa, cały czas pracujemy. Część pracowników zgodnie z ustawą marcową skorzystało z urlopów dla dzieci 8, czy dla tych rodzin, które mają dzieci 8, do 8 lat. Część pracowników, ale to jest procentowo około 12%, część pracowników tych wydziałów, które nie mają bezpośredniego kontaktu z interesantami, prowadzi pracę zdalną, czyli pracują w domach, to między innymi te wydziały, jak zamówienia publiczne, środki unijne, te wydziały mogą po prostu pracować w domu zdalnie i na to została wyrażona zgoda starosty powiatu wrocławskiego. W związku z tym urząd pracuje, normalnie przyjmujemy wnioski, które przychodzą pocztą, bądź przez kurierów, bądź pisma, które przychodzą drogą mailową do nas. Te wszystkie wnioski są rozpatrywane na bieżąco, w związku z tym też nie chcemy doprowadzić do tego, że zupełne wyłączenie pracy powiatu wrocławskiego spowoduje, że będziemy mieli duże tak jakby zaległości, dlatego też pracujemy na bieżąco, wykonujemy tą pracę na bieżąco. Ja też chciałbym tutaj jeszcze skorzystać z tego, że będę mógł dzisiaj przemówić, że tak powiem, do mieszkańców powiatu wrocławskiego, dlatego chciałbym z jednej strony podziękować mieszkańcom za wyrozumienie, że właściwie dzisiaj do naszej siedziby przyszło niewiele osób, które nie zostały załatwione, bo tak jak powiedziałem, od dzisiaj nasz urząd jest zamknięty, w związku z tym dziękuję wszystkim tym za to, że jednak dzięki naszym apelom nie przyszli dzisiaj załatwiać spraw. Chciałbym też przeprosić i prosić mieszkańców o cierpliwość. Mamy sytuację dzisiaj trudną w kraju, w związku z tym zrozumcie Państwo, że też nie możemy narażać naszych pracowników z kolei starostwa powiatowego, bo może się tak zdarzyć, że ktoś zarazi któregoś pracownika koronawirusem i wtedy będziemy musieli z mocy ustawy wyłączyć urząd na 14 dni, wtedy już nic nie załatwimy, dlatego też pracujemy. Apeluję do Państwa o taką cierpliwość, rozwagę. I tutaj mój też apel do wszystkich mieszkańców powiatu wrocławskiego, Wrocławia, o to, żeby wesprzeć sąsiadów, szczególnie te osoby starsze, które zostają bez opieki, bo te osoby naprawdę w tych trudnych dniach wymagają dużej pomocy i apeluję do Państwa o pomoc osobom starszym. Czy osoby, które pracują zdalnie, są do dyspozycji klientów w godzinach pracy urzędu? Tak, te osoby wszystkie, które pracują zdalnie, nie zostało wczoraj podpisane zarządzenie starosty, jak powinna wyglądać ta praca zdalna, w jaki sposób też sprawdzamy, czy ci pracownicy pracują, bo praca zdalna to przypominam, że to nie jest urlop, to nie są wakacje, po prostu pracujemy tylko w domu i do tej sytuacji trzeba się przyzwyczaić i w pewnym stopniu przestawić. A jeżeli chodzi o dokumenty, które przychodzą pocztą, to potwierdźmy tutaj, jaka data jest wiążąca, jeżeli chodzi o dostarczenie tych dokumentów do urzędu. Czy tutaj jest kwestia pieczątki po prostu na tym dokumencie? To znaczy, proszę Państwa, wszystkie te pisma, które wpływają pocztowo, one są przyjmowane przez nasze biuro obsługi, one są pieczętowane, jest pieczątka wpływu. Zgodnie z KPA będziemy odpowiadać na te pisma w momencie, kiedy... No ale tutaj też nie podejrzewam, żeby były jakieś przesunięcia czy obsunięcia terminowe. W związku z tym mówię, pracujemy na bieżąco i staramy się na bieżąco wszystkie te decyzje i pisma, które wpływają do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu na bieżąco realizować.
Szanowni Państwo, wszystkie informacje wraz z numerami telefonu są na bieżąco aktualizowane na stronie powiatu wrocławskiego. Moim i Państwa gościem był starosta powiatu, pan Roman Potocki. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Echo 24, Oliwia Stasiak.